Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 22. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze, ale to o tym nieco później. Najpierw będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim nowy trener, nowy stary powiedzmy, trener Gwardii Koszalin, Tadeusz Żakieta. Witam. Dzień dobry Państwu. No, można mówić o wielkim powrocie do klubu? O wielkim powrocie będziemy mówili, jak się utrzymamy, tak? No ale jak? 3 punkty od razu w pierwszej kolejce. Tak to mówią, nowa miotła zaczęła działać od razu na dzień dobry, 3 punkty. Na pewno cieszą dobre wejście, natomiast takim sprawdzianem na pewno będzie spotkanie za tydzień ze Słupskim Gryfem. Jak to jest przychodzi do klubu, w którym sytuacja w tej chwili nie jest wesoła? Trzeba przyznać, że zespół musi walczyć o utrzymanie tych punktów. Mnóstwo stracił w tej rundzie wiosennej i no, dostaje pan zespół w niełatwej sytuacji. No tak, nie było mi tu rok czasu dokładnie. 10 kwietnia zostałem zwolniony z Gwardii 2015 roku, powrót również 10 kwietnia, tylko że 2016. No zespół jest naprawdę w ciężkiej sytuacji, natomiast nie jest to misja nie do zrealizowania, że tak powiem. Tak? Matematycznie są jeszcze szanse na to, żeby się utrzymał zespół w tej trzeciej lidze. No takie były cele, pamiętam, jak jeszcze byłem tutaj w klubie, żeby powalczyć o to utrzymanie i spróbować swoich sił w tej dużej trzeciej lidze. Połączonej z dwóch, że tak powiem, trzecich lig. No co, mam jakiś pomysł na to, żeby to, że tak powiem, zrealizować, tak? Jestem po wstępnych rozmowach z drużyną, mniej więcej wiem, co w trawie piszczy. Mieliśmy tydzień czasu, tak jak pan tutaj zauważył, nie graliśmy meczu w tygodniu z Chemikiem Police. Spokojnie mogliśmy się przygotować. Ten tydzień poświęcimy pod kątem już takiego bezpośredniego przygotowania meczowego, czyli pod kątem Gryfa Słupskiego. No zobaczymy. Ja jestem optymistą, choć mówię, sytuacja nie jest ciekawa. Przez te 2 tygodnie co, na czym należy się skupić? No bo o przygotowaniu fizycznym tutaj raczej nie może być mowy. Tak naprawdę coś tam jest albo w taktyce, albo gdzieś w głowach piłkarzy. Dokładnie. Wszystko leży w głowach piłkarzy. Zespół został bardzo dobrze, moim zdaniem, przygotowany fizycznie, pod kątem fizycznym przez trenera Drżala. Tutaj nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Wiem, że Łukasz to zrobił dobrze, ponieważ pracowaliśmy ze sobą prawie ponad 2 lata. Także tutaj zresztą sami zawodnicy twierdzą, że jakby tutaj problemu, jeżeli chodzi o fizyczność, nie ma. Natomiast no, głowa, jeszcze raz głowa, tak? Moim celem na dzisiaj, na te 2 tygodnie, które mamy przed sobą, które mieliśmy przed sobą, tak? To było odblokować ich głowy. No, zresztą tak to wynikało głównie z rozmów z zawodnikami. Może było zbyt dużo taktyki. I w związku z tym, no, pełne głowy, chcę, żeby wrócił do szatni uśmiech, radość z gry w piłkę nożną. Zespół posiada bardzo duży potencjał. Jest, jeżeli chodzi o personalia, jest to moim zdaniem zespół, który gra poniżej oczekiwań i miejsce w tabelu na pewno nie odzwierciedla wartości tego zespołu. Czy mi się to uda? Zobaczymy w najbliższym meczu. Patrząc na te spotkania, które do tej pory Gwardia rozegrała, no oczywiście to jest zupełnie inny będzie zespół w następnej kolejce, ale widać było tak. Zespół gra fajnie, zdobywa 2 bramki, traci 3, więc jest jakiś problem w defensywie. Trener ustawia zespół defensywnie, no to zupełnie gdzieś ta ofensywa się zatraciła. Przykładem był taki mecz ze Świtem z Kolwin, w którym tak naprawdę sytuacji było jak na lekarstwo. Mecz brzydki, wręcz odpychający kibiców, ale mimo wszystko punkt zdobyty. Kolejne spotkanie wydawałoby się, że Kartuzja jest, no nie jest to zespół, który powinien tutaj powalczyć z Gwardią, a jednak wygrywa 2-1. Oczywiście mówimy tu o psychologii, ale też duży wpływ na to ma taktyka na boisku. Ja tak odniosę się do wszystkiego po trochu. Pracując tutaj w Gwardii miałem taką łatkę, może niesłusznie czasami przyszywaną do mnie, że te słynne 0 z tyłu, tak? Zawodnicy mnie znają, ja wiem, że kibice przychodzą po to, żeby oglądać bramki, żeby były emocje na boisku, natomiast no, nie ukrywam, że dla mnie to było ważne. Natomiast no, w tej chwili stoimy przed takim problemem, że jakby wyniki remisowe nic nam nie dają, tak? I bardzo ważne jest, aby zachować równowagę na boisku. Jeżeli postawimy na typowo tylko i wyłącznie na defensywę i będziemy szukali swoich szans w kontratakach, to może nam zabraknąć czasu, tak? Nie wszystkie zespoły się będą otwierały. No, w związku z tym będziemy to robili w miarę rozsądnie i mądrze. Tak jak pan tutaj słusznie zauważył, taktyka na mecz ze Świtem była zbyt defensywna i nie dała punktów. Znaczy może dała punkt, ale to jest wszystko zbyt mało, tak? Pojechali chłopaki z trenerem Drżalem do Kartuz, zagrali bardzo ofensywnie. Z tego co wiem, 70-80% byli przy posiadaniu piłki, przegrali 2-1. Także no, najważniejszy będzie wynik końcowy.
ja może od razu przeproszę kibiców, tak? No nie wiem, czy będę się starał grać pięknie i ładnie dla oka, ale na pewno będę się starał grać skutecznie, tak? Dla mnie najważniejszym celem jest punktowanie na dzień dzisiejszy. Potrzebujemy tych punktów jak ryba wody i to jest jakby klucz całej sprawy. Patrząc na terminarz, Gwardia rozpoczynała tą rundę rewanżową od starć przede wszystkim z całą czołówką. Pierwsze cztery zespoły na dzień dobry to pierwsze cztery drużyny w tabeli. Później nieco niższe lokaty tych zespołów, ale tak naprawdę przed wami najtrudniejsze mecze. Te z tymi rywalami, którzy w tej chwili walczą o utrzymanie. To naprawdę chyba ciężki terminarz w tym momencie. Dokładnie. Z tego co pamiętam, no zawsze nam się grało z zespołami, które były niżej od nas w tabeli. Zawsze dużo łatwiej się prowadzi zespół, jak jest taka mobilizacja przed meczami z wyższym przeciwnikiem, wyżej usadowionym w tabeli. Natomiast no, myślę, że chłopaki zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znajdują, tak? Klub, oni i ja. I myślę, że na każdy mecz, który przed nami, będzie pełna mobilizacja i zrobią wszystko, żeby w końcu zacząć wygrywać i punktować. Nie chcemy myśleć o tym, co będzie za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, za cztery, co będzie w czerwcu. Myślimy o, w tej chwili jakby wszystkie nasze myśli są skierowane na Słupsk, na mecz z Gryfem. Bo jeżeli tam odpukać w niemalowane, tam nie będzie punktów, no to naprawdę nasza, że tak powiem, myśl o tym, żeby się utrzymać w tej trzeciej lidze będzie no, bardzo daleko, tak? Natomiast wygrać z Gryfem, zapunktować, myśleć potem o meczu z Wieżycą i o kolejnym meczu myśleć i być jak najdłużej w grze. Chciałbym, żeby ta walka o utrzymanie grała była do ostatniej kolejki z meczów z Faszynem. A nie lepiej, żeby wcześniej sobie zapewnić to utrzymanie? Oj, będzie bardzo ciężko. Domyślam się. Siadłem tak sobie spokojnie, zacząłem analizować, ile meczy przed nami, ile punktów do zdobycia. W tej chwili mamy 7 punktów do bezpiecznego miejsca. Nie wiadomo, czy Przodkowo awansuje i wygra baraż. Jeżeli nie wygra, to spada 7 zespół. Jeżeli Gryf Wejherowo się utrzyma na tym miejscu, w którym jest aktualnie, tak, czyli na miejscu spadkowym w drugiej lidze, no to Gryf wypchnie następny zespół, także... A Błękitni też wcale nie są tacy pewni utrzymania. Dokładnie, także tam może szósty zespół moim zdaniem utrzyma się na pewno. 7, 8 będą cały czas liczyły na to, żeby nie potknęło się Przodkowo i nie potknął się Gryf Wejherowo, także tutaj jest do zdobycia 24 punkty są do zdobycia. Patrzyłem w tabelę z tamtego roku, zespół na szóstym miejscu miał 46 punktów. Czyli łatwo policzyć, że nam brakuje 28 meczy, także margines, jeżeli chodzi o błąd, no jest bardzo cieniutki, bardzo cieniutki. Ja, 4 punkty jakby, nie jakby patrzeć. 4 punkty możemy podarować, ale to zespół, który nie punktował do tej pory praktycznie wcale, no nagle ma zacząć wygrywać, no zobaczymy. No nie lada wyzwanie przed panem i całym zespołem. Ale zanim wrócimy do Gwardii, to teraz o Bałtyku Koszalin. Zespół koszański w tej kolejce mierzył się na wyjeździe z Kaszubią Kościerzyna. Porażka drużyny koszańskiej 0-2. O tym, co miał do powiedzenia po tym spotkaniu dyrektor sportowy Bałtyku Dariusz Paczkiewicz. Posłuchajmy. Zespół gospodarzy bardzo zdeterminowany był do zdobycia 3 punktów. Już przed meczem zapowiadali bardzo ostrą walkę o te 3 punkty, gdyż bardzo jeszcze widzą szansę na utrzymanie w trzeciej lidze. Ten mecz był bardzo ostry i brutalny. Gospodarze grali naprawdę bardzo ostro, mając wielu doświadczonych zawodników. Nie stwarzali zbyt dużo sytuacji jednak pod naszą bramką. Mecz był bardzo wyrównany i pierwsza połowa praktycznie bez sytuacji. Przeciwnicy do czarnego czasu gry, rzut wolny dla gospodarzy. Strzał, który broniący w tym meczu Maciej Durewicz przepuścił do bramki i sędzia od razu zakończył pierwszą połowę spotkania. W drugiej połowie staraliśmy się odrobić straty. W 50. minucie po doświadczeniu rzutu rożnego Krystian Kraus uderzył strzałem głową w słupek. Dobitka Michała Czenko została zablokowana. Graliśmy tej połowie dużo bardziej ofensywnie, stąd też ich gospodarze stworzyli 2 sytuacje pod naszą bramką, ale też bardzo było zły stan boiska. I w tych sytuacjach dogodnych nie trafili w ogóle w światło bramki. Mieliśmy sytuację sam na sam Krystiana Krausa, ale też nie udało mu się wykończyć tej akcji. Został zablokowany przez bramkarza i goniącego go defensora zespołu gospodarzy. Nie mając nic do stracenia, w końcu przerzuciliśmy się już wszystkimi siłami do odrabiania straty. I ponownie w doliczonym czasie gry, w 90. minucie, kontra gospodarzy została zakończona sytuacją sam na sam, którą wykorzystali i nie stawiali na 2-0. Szkoda, bo uważamy, że gdyby nie ta bramka do szatni w pierwszej połowie, to ta połowa mogła wyglądać inaczej. Zespół gospodarzy był, jak mówiłem na początku, zdeterminowany do zdobycia 3 punktów. Myślę, że
byłaby coraz większa nerwowość i pośpiech w ich grze, gdyż interesowały ich tylko 3 punkty i byłaby szansa nawet spotkanie wygrać, a tak wracamy bez punktu. Bałtyk przegrywa swoje spotkanie z Kaszubią Kościerzyna 0-2. Obie bramki padły w doliczonym czasie gry. W pierwszej połowie i w drugiej połowie widać, że zespół był mocno skoncentrowany przez ten czas, który powinien, ale ten doliczony czas gry troszeczkę tutaj spowodował to, że to Bałtyk przegrał z Kaszubią Kościerzyna, ale mimo wszystko, tak jak trener, dyrektor powiedział, że Kaszubia tak naprawdę przystąpiła do tego spotkania z myślą, z walką i z zacięciem o 3 punkty i trzeba powiedzieć, że to się udało. No tak, ciężki teren na pewno, tak? Kaszubia znajduje się w tej, chyba już nie w bezpiecznej, także też potrzebuje tych punktów. Natomiast te bramki są fatalne, tak? To wszyscy wiemy o tym, tak? Bramki do szatni i w końcówce. Myślę, że Bałtyk starał się odrobić te straty i gdzieś tam na pewno się odsłonił i dostał bramkę z kontry. To boli na pewno, szczególnie ta bramka pierwsza do szatni. No, prowadząc Bałtyk na jesień też straciliśmy tak kilka bramek. Młody zespół, ale z tego co wiem, to bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o samą grę. Natomiast nie punktuje, chociaż parę punktów zdobyli w tej rundzie. Co do Gwardii, przy okazji meczu ze Słupskiem będzie jakaś zmiana, przede wszystkim personalna. Jakieś będziecie szukać jakiejś odpowiedzi, nie wiem, czy w defensywie, czy w ofensywie, bo i tu tak można powiedzieć, że potencjał jest duży, ale tak naprawdę to już wiemy, że coś tam się zacina. Czy będą jakieś roszady personalne, czy tylko jednak taktyka i psychologia przed meczem? Ciężko powiedzieć o zmianach personalnych, tak? No, gramy tym, co jest, że tak powiem. Zawodników nie możemy ani w tej chwili transferować, ani zamieniać. Także ja myślę, że skupię się głównie tylko i wyłącznie na tym, żeby odblokować ich głowy, tak? Skład myślę, że w jakiś drastyczny sposób nie będzie się różnił od poprzednich składów. Potencjał, powtórzę się jeszcze raz, w zespole jest bardzo duży. Mam wrażenie, że i chciałbym, żeby tak było, że pojedziemy po punkty do Słupska i przedłużymy swoją walkę o grę w trzeciej lidze. Zobaczmy, jak wyglądała 22. kolejka spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. A będzie się działo. Oto komplet wyników 22. kolejki spotkań w trzeciej lidze. Gwardia Koszalin punkty dostała za darmo za mecz z Chemikiem Police. Kaszubia pokonała Bałtyk 2-0. GKS Przodkowo w meczu na szczycie ligowej klasyfikacji pokonał Świt Skolwin 2-0. Wineta Wolin wygrywa z Kartuzją Kartuzy 3-0. Bałtyk Gdynia pokonał Gryfa Słupsk 2-0. KS Chwaszczyno wygrało z Arką 2 Gdynia 2-1. Pogoń 2 Szczecin pokonuje Lechię 2 Gdańsk 2-1. Trawa Drawsko-Pomorskie wygrała z Wieżycą Pelplin 2-1. W tabeli prowadzi GKS Przodkowo z dorobkiem 56 punktów, 49 ma Wineta Wolin, 46 Bałtyk Gdynia, 42 Świt Skolwin, 41 KS Chwaszczyno, 36 Lechia 2 Gdańsk, po 33 Pogoń 2 Szczecin i Drawa Drawsko-Pomorskie. Dolna część tabeli, 31 punktów ma Kaszubia Kościerzyna, Wieżyca Pelplin 28, 27 ma Arka 2 Gdynia, 26 Gwardia Koszalin, po 19 mają Gryf Słupsk i Kartuzja Kartuzy, 13 punktów Bałtyku Koszalin. Program 23. kolejki, pauzować będzie Wineta Wolin, w pozostałych pojedynkach Bałtyk Koszalin podejmie KS Chwaszczyno, natomiast w Słupsku dojdzie do pojedynku derbowego pomiędzy Gryfem a Gwardią Koszalin. Pogoń 2 Szczecin podejmuje GKS Przodkowo, Wieżyca Pelplin zmierzy się z Bałtykiem Gdynia, Kartuzja zmierzy się ze Świtem, Lechia podejmie Kaszubię i Arka zmierzy się z Drawą. Patrząc na tę kolejkę, która przed nami, oczywiście będziemy tutaj kontrolować zespoły koszalińskie. Gwardia gra z Gryfem, to taki szlagier, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie pojedynki tutaj na Pomorzu Środkowym. Ale tak naprawdę to troszeczkę inne mecze tutaj będą też was ciekawić, oprócz oczywiście swojego, bowiem Pogoń 2 Szczecin, GKS Przodkowo. No, Przodkowo to jest zespół, który punktuje praktycznie co kolejkę, ale to też wam się by przydało, żeby lider mimo wszystko do końca sezonu już po prostu wygrywał. No tak, nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby Przodkowo traciło punkty. Dla nas niech je zdobywają i próbują walczyć o tą drugą ligę. Tam napotkają prawdopodobnie zespół Odry Opole, z tego co mi wiadomo do tej pory. Także tutaj gra kilku zawodników, które gdzieś tam kiedyś prowadziłem, tak? Czyli głównie ten Klucz Strzelców aktualny, chyba Łukasz Stasiak, z trenerem bramkarzy z Zdziko Lewandowski. Mam gdzieś tam kontakt z nimi bezpośredni, wiem, że silny, mocny zespół i myślę, że będą punktowali i zabierali punkty zespołom, które są w bezpośrednim naszym zainteresowaniu. Tym bardziej, że ta przewaga oczywiście nad Winetą Wolin jest spora, ale mimo wszystko trzeba cały czas uważać tutaj za pracę, nie?
No tak, gdzieś tam próbują, no nie wiem, czy przodkowo, bo to jest w tej chwili 7 punktów, 2-3 mecze, kolejek zostało 8, będzie bardzo ciężko, ale myślę, że grać trzeba do końca, tak? No i przewrotnie trzeba przyznać, że trzeba kibicować Bałtykowi, żeby tutaj też urywał punkty. Dokładnie, liczyłem na to, że już teraz urwą punkty w Kościerzynie, no niestety nie udało się, ale wierzę, że ci młodzi chłopcy w Bałtyku zagrają dla Gwardii, że tak powiem, myślę, że powinni być tym zainteresowani, ponieważ no, za rok jeden przeciwnik w czwartej lidze mniej. No tak, i to taki, który będzie się na pewno się bił o awans. Myślę, że tak, że już tak abstrahując, tak, chociaż w to nie wierzę, że no, na pewno będzie Gwardia chciała jak najszybciej wrócić na poziom trzecioligowy, ale będę robił wszystko, aby nie miała z tym problemu. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. I życzymy wszystkiego najlepszego i Bałtykowi, i Gwardii. Gwardia rozpoczyna batalię pod wodzą nowego trenera Tadeusza Żakiety. Już w najbliższy weekend z Gryfem Słupsk. Taki mecz z podtekstem oczywiście dla trenera, który praktycznie, no jak to mówi się, wychował w Słupsku na tym futbolu. 28 lat spędziłem w Gryfie od najmłodszego szczebla, od trampkarza, skończywszy na trenerze pierwszego zespołu, także jakiś sentyment jest, mieszkam w Słupsku. Ale w meczu sentymentów nie będzie. Mam dużo przyjaciół, dokładnie, ale tutaj jadę do Słupska. Właśnie nie jadę, tylko będę czekał na chłopaków w Słupsku i będę robił wszystko, aby Gwardia ten mecz wygrała i zdobyła 3 punkty. Jak to będzie wyglądało? Państwa serdecznie zapraszam na to spotkanie do Słupska. Na pewno emocji nie powinno zabraknąć. Bałtykoszanin w tej kolejce mierzyć się będzie na własnym boisku z KS Chwaszczyno. No i też będziemy bacznie przyglądać się występowi naszej drużyny przeciwko ekipie z Chwaszczyna. To wszystko będzie w 23. kolejce. Na dzisiaj to wszystko. Moi Państwa gościem był Tadeusz Żakieta, trener Gwardii Koszalin. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.